Jednej partii jest kandydatem urzędujący prezydent, no to wiadomo, że, że te prawybory, no to po pierwsze mają mniejsze zainteresowanie, po drugie mają mniejszą frekwencję. Obecnie jak patrzę na ten kalendarz dzisiaj, to, to też te prawybory będą trwać dosyć długo, bo zaczną się w lutym, a, a zaczną, a skończą, się, a skończą się w czerwcu. Tutaj procedura na, na, na taki pierwszy rzut oka y, może brzmieć skomplikowanie, y, y, bo ona tak naprawdę zawiera w sobie trzy elementy. Y, 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 pierwszy jest kontrolowany przez wspomnianą już hmm. organizację centralną, y, y, partyjną. Y, drugi przez y, stany, jako władze stanowe. A trzeci przez Federalną Komisję Wyborczą. Witajcie na kanale lub bezpośrednio. Z tej strony mówi Agata Kempa, a dzisiaj moim gościem jest dr Maciej Turek. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o prawyborach w USA, ich roli i wpływie na wyborców, partie w USA i też jesteśmy w takim momencie, że właśnie one się... Już teraz po części dzieją, po części będą się dopiero działy, w każdym razie na pewno są tematem w debacie, co najmniej od lata tego roku, kiedy była pierwsza taka debata kandydatów, właśnie na same prawybory. W Polsce prawybory to jest swego rodzaju nową partię, zwykle ich nie przeprowadzają. Poza takimi drobnymi wyjątkami, jak na przykład Konfederacja przed wyborami prezydenckimi w 2020 roku. A czym są w takim razie te amerykańskie prawybory? Czy my je wrzucamy jakoś do jednego worka, czy istnieją różne podtypy? Jakby to mógł pan wyjaśnić właśnie od takich podstaw, bo też przypuszczam, że wiele osób, które nas może słuchać, pewnie wie, że istnieją prawy wybory, ale nie jest to popularne rozwiązanie w Europie, a zwykle jednak to o tych demokracjach gdzieś słyszymy więcej, no i oczywiście o tej polskiej, gdzie tak jak mówiłam, to są pojedyncze przypadki. Generalnie możemy mówić o wielu typach prawyborów. Pani tutaj wspomniała o prawyborach Konfederacji przed wyborami prezydenckimi. Myślę, że warto jeszcze tutaj przypomnieć o wyborach w 2010 roku w Platformie Obywatelskiej, wówczas między Bronisławem Komorowskim a mhm. Radosławem Sikorskim. Natomiast no, warto zwrócić uwagę, że były to dwa jedyne przypadki i na poziomie wyborów prezydenckich. Prawda? W Stanach Zjednoczonych no, wybory mamy na bardzo wiele urzędów politycznych, czy to federalnych, czy to stanowych, czy to lokalnych. Wszystkich pewnie wymienić nie sposób, ale to z tego względu, że no Amerykanie bardzo dużo urzędników i oficjali wybierają w wyborach, bo około 520 tysięcy jest urzędów wybieralnych w Stanach Zjednoczonych na każdym, na każdym, na każdym poziomie. No oczywiście te, te najgłośniejsze to są prawybory prezydenckie, no bo one co cztery lata się odbywają, ale są również prawybory na urząd senatora federalnego, deputowanych do Izby Reprezentantów, gubernatorów, na te, na te wszystkie takie, takie, takie istotne, istotne urzędy. Mm -hmm. Prawybory się odbywają. Wynika to po części systemu wyborczego, systemu partyjnego, który jest większościowy no i, i składa się z dwóch dominujących partii politycznych, no ale to nie znaczy, że wewnątrz tej jednej partii politycznej jest całkowita jednomyślność. Prawda? Mamy w obydwu grupowaniach dominujących liczne, liczne frakcje. No i chcąc jakoś pogodzić, pogodzić te, te, te frakcje, no partie muszą wybrać jakiegoś jednego kandydata żeby po to żeby, cała, po to, żeby cała partia takiego jednego kandydata w tych wyborach poparła. Prawda, a teraz pani nawiązała przedtem do, do tego, że będziemy mieć wybory w Stanach Zjednoczonych w 2024 roku, czyli czyli no tak plus minus za rok o tej porze, prawda? No i koszmarem dla, dla którejkolwiek z partii politycznej z partii politycznych amerykańskich, czy to dla Demokratów, czy to dla Republikanów, mhm. no jest to, żeby, żeby jakaś niezadowolona frakcja wysunęła niezależną kandydaturę, prawda? takiego trzeciego kandydata, który część być może głosów takich wyborców, którzy, którzy na tego jednego kandydata oddaliby głos no by zabrała. Prawda? No i mamy, mamy taki klasyczny przykład wyborów roku 1912, kiedy mamy urzędującego premier, prezydenta Williama Howarda Tafta, mamy pretendenta z ramienia Partii Demokratycznej, czyli Woodrow Wilsona. Prawda? No ale okazuje się, że jeszcze, że jeszcze jest trzeci kandydat, który właśnie nie uzyskał nominacji. Partii Republikańskiej był prezydent Theodore Roosevelt, no i on startuje jako kandydat niezależny. E, e, prawda? No, jak się popatrzymy na rozkład na rozkład głosów, e, gdyby Partia Republikańska zdołała się porozumieć, e, e, no to któryś z tych kandydatów zostałby, e, zostałby prezydentem, a na pewno nie Woodrow Wilson. Co? jak wiemy, zmieniłoby, zmieniłoby też losy, losy historii, prawda? No i taka jest, no i taka jest generalnie idea tych, tych prawyborów, żeby czy to poprzednio liderzy partyjni, czy to od lat 70. wyborcy rozstrzygnęli, który z tych kandydatów będzie oficjalnym. Reprezentantem partii w nadchodzących wyborach. No i po to, żeby wokół tej kandydatury wszyscy się zjednoczyli i, no i byli pewni, że jest, że jest ten jeden kandydat, a nie, a nie dwóch, trzech czy, czy, czy czterech. Jeśli zaraz zaś chodzi o te podstypy, o które, o które też pani pytała, no to generalnie mhm. mamy, mamy, mamy dwa takie rodzaje głosowania, prawda? Jedna to są prawybory, właśnie, czyli takie. Klasyczne, jak, jak nasze głosowanie, kiedy idzie się do lokalu wyborczego i ten lokal wyborczy przez cały dzień jest otwarty, choć oczywiście no też mamy głosowanie korespondencyjne w, w stanach poszczególnych, także, także w systemie prawyborów. No i mamy jeszcze kokus tak zwany, prawda? Czyli takie zebranie partyjne, albo czasami, jak w literaturze się to nazywa sejmikiem. Gdzie obywatele o określonej porze zbierają się w swoim miejscu, no i tam najpierw opowiedzenie się za jednym kandydatem poprzedza jeszcze dyskusja prawda, na temat zalet takiego, takiego czy, innego, czy innego kandydata, no bo też nie wszyscy uczestnicy takiego, takiego zebrania mają czas, żeby, żeby się zainteresować, żeby przeczytać program, mhm. postulaty jakieś zdobyć informacje na temat doświadczenia politycznego. Także ma to charakter taki taki, taki nie tylko głosowania ale też taki charakter, charakter informacyjny. No i to zasadniczo są dwa takie, dwa takie główne głosowania, czyli prawybory i, i kokus. A kto ustala zasady tych prawyborów? Czy one są ustalone gdzieś odgórnie na poziomie federalnym? Czy ustalają je Stany? Czy po prostu partie same się decydują na taki sposób wybieranie kandydatów już potem do wyborów prezydenckich? Nie ma jakichś takich federalnych uregulowań poza, poza mm -hmm. jednym dotyczącym kwestii finansowania kandydatów w prawborach. Generalnie głównymi takimi rozgrywającymi w tym procesie są partie na poziomie narodowym, prawda, czyli, czyli Centralny Komitet Demokratów, Democratic National Committee, albo odpowiedni RNC, Republican National Committee no i one, te zasady, i one te zasady regulują, prawda, natomiast zawsze się to dzieje generalnie w porozumieniu z partiami stanowymi, czy też z władzami poszczególnych, poszczególnych stanów, aczkolwiek no już kwestie ustalenia poszczególnych zasad w danym stanie raczej się odbywają między, między partiami stanowymi i, i... I władzami, I władzami stanowymi. Natomiast no, decydujący głos, niestety dla Stanów, mają jednak partie na poziomie narodowym. Ponieważ one też mają określone cele, żeby, żeby taki, w taki, a nie inny sposób te mhm. głosowania, głosowania przeprowadzać. No i partie muszą się po prostu podporządkować, no bo jeśli tego nie zrobią, no to jest dosyć istotna sankcja w takiej oto postaci, że mogą zostać pozbawione reprezentacji na Narodową Konwencję Wyborczą, prawda? No pamiętajmy bowiem, że, że, że generalnie Zasada, której przyświecają prawybory, no to jest taka, że w tych prawyborach na poziomie takim formalnym wybiera się delegatów. Prawda? Każdy stan proporcjonalnie ma określoną liczbę tych, tych, tych delegatów. No, i oni później na tej konwencji odbywającej się co 4, cztery co 4 lata, zgodnie ze wskazaniami wyborców ze swoich stanów, głosują na tych, na tych, na tych kandydatów, którzy uzyskają poparcie. Prawda? Natomiast, tak, tak jak wspomniałem, jeśli partie się nie, nie podporządkują, to. No to, wówczas, no to wówczas mogą zostać tej reprezentacji pozbawieni. Natomiast no też trzeba, trzeba wspomnieć, oczywiście, że, że chociaż zarządza tym partia, na, znaczy organizacja partyjna na poziomie, na poziomie krajowym. No to w skład tej organizacji no też wchodzą przedstawiciele wszystkich 50-50 Więc to nie jest tak, że, że siedzi w tym w tej organizacji centralnej partyjnej 10 czy 15 osób i one sobie decydują, no, że tutaj musicie zrobić prawybory, a tu możecie robić kokus, a tutaj tak czy inaczej, prawda? Raczej się odbywa w takiej, w takiej, w takiej formule. No, dyskusji, też jakieś ewaluacji tego, w jaki sposób system przyczynia się do sukcesu partii w wyborach powszechnych no i na tej, na tej zasadzie podejmowane są, podejmowane są zmiany. No tak, co, 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 co 4 lata ostatnimi czasy, nawet jeśli te zmiany mają charakter kosmetyczny. A jak wygląda sama procedura zostawania kandydatem, kandydatką w prawyborach prezydenckich w przypadku tych dwóch największych partii, bo też na nich się skupimy, bo właściwie to one mają dominujące szanse na to, żeby ktoś z ich ramienia został prezydentem? Czy te prawybory mają charakter zamknięty, czyli muszą się do niego wcześniej zgłaszać jedynie osoby, które należą do partii, czy mają charakter bardziej otwarty? Tutaj procedura na, na, na taki pierwszy rzut oka może brzmieć skomplikowanie, bo ona tak naprawdę zawiera w sobie trzy elementy. Pierwszy jest kontrolowany przez wspomnianą już mhm. organizację centralną partyjną. Drugi przez stany, jako władze stanowe. A trzeci przez Federalną Komisję Wyborczą. Prawda? Ponieważ kandydat, jeśli się, jeśli się zgłasza do, do, do praw wyborów, no to on musi się najpierw zarejestrować w Centralnej Komisji Wyborczej, Federalnej Komisji Wyborczej, FEC, Federal Election Commission, no bo to jest organizacja, której on będzie w której taki kandydat albo kandydatka będą zobowiązani przekazać informacje na temat środków finansowych zebranych na prowadzenie kampanii wyborczej, no i na wydatki z tym z tym związane. Więc tu mamy taki aspekt finansowy. Na poziomie, na poziomie formalnym w obydwu partiach politycznych, no, biorąc, chcąc wziąć udział w. Prawyborach w danej partii, no, kandydat musi przede wszystkim być członkiem tej partii. Przynajmniej na czas tych, na czas tych prawyborów. Czasami to przyjmuje no, różne karykaturalne oblicze, bo, bo jak sobie weźmiemy przykład Berniego Sandersa w 2020 roku, który był kandydatem. W prawyborach prezydenckich, właśnie, prawda, do nominacji Partii Demokratycznej, no to, no to on musiał się zdeklarować, że, że należy do partii, do partii Demokratycznej i to rzeczywiście się zdeklarował, prawda, jako, jako kandydat w prawyborach prezydenckich. Natomiast w tym samym czasie mniej więcej utworzył też swój komitet wyborczy w wyborach do Senatu. 2024 roku, co było mu potrzebne po to, żeby już móc zbierać mhm. pieniądze na ten cel. No i tam się zarejestrował jako kandydat jako kandydat niezależny. E, mhm. Prawda? No bo, no bo Bernie Sanders jest takim, jest takim politykiem, który, który no generalnie głosuje z demokratami i mówi jak demokrata i zachowuje się jak demokrata, ale formalnie, formalnie on, się, on się deklaruje jako jako właśnie osoba spoza establishmentu, spoza tych obydwu, obydwu dwóch, dwóch głównych partii, partii politycznych. Więc no, to, jest taki, to jest taki to jest taki warunek, który, który, partie, który partie wprowadziły, ale jak widać nie zawsze są w stanie nawet, nawet same to wyegzekwować. No i trzecia wreszcie jest kwestia najbardziej skomplikowana z punktu widzenia kandydatów, no to jest spełnienie określonych. Określonych warunków, żeby się pojawić na karcie do głosowania w każdym ze Stanów. Prawda? Które to prawybory przeprowadza. Mm -hmm. No i tutaj oczywiście jest cały galimatias związany z tym, że, że mamy tutaj 50 Stanów Amerykańskich, po pierwsze. Po drugie District Columbia, który, który też przeprowadza prawybory. No i jeszcze mamy cztery terytoria zależne, prawda, w których też prawybory się mm. odbywają, mimo że, mimo że te stany, mimo że te terytoria nie mają reprezentacji w Kongresie Federalnym, mm. prawda, czyli głosujących deputowanych, ani, mm. ani senatorów, no ale jednak w, w prawyborach dopuszcza się w jednej i w drugiej partii uczestnictwo obywateli z tych. Z tych, terytoriów, z tych terytoriów zależnych. No i tutaj dla kandydatów są kwestie do spełnienia, takie w postaci, żeby w odpowiednim czasie swoją kandydaturę zarejestrować. W różnych stanach jest wymagana różna, różna liczba podpisów. Zazwyczaj niewielka, ale, ale no i, tak, no i tak ktoś musi te podpisy, podpisy zebrać. W niektórych stanach należy też określone, określone środki finansowe wpłacić, żeby się móc zarejestrować. No i wreszcie jest, wreszcie jest tak, że, że, że skoro. Że skoro mamy tutaj do czynienia z, bardzo często z wyborem delegatów, no to trzeba przekazać listę tych delegatów, którzy, którzy jeśli dany kandydat uzyska określoną proporcję tych delegatów, będzie mógł wysłać na, na konwencję, no to, no to też, żeby, żeby władze stanowe wiedziały, którzy to delegaci będą reprezentowali danego kandydata na, na, na konwencji. Także, także mamy tutaj. Mamy tutaj te trzy, te trzy poziomy. Po pierwsze, Federalna Komisja Wyborcza, po drugie partia na poziomie krajowym, no i wreszcie władze, władze stanowe, z tego względu, że one są odpowiedzialne za, za administrowanie i przeprowadzanie praw wyborów generalnie. Przejdźmy zatem do tego samego głosowania, czyli już potem do tej procedury. Samych tych prawyborów. Kto bierze udział w tych prawyborach jako osoba głosująca? Kto ma zatem to prawo czynne? I kiedy te prawybory się odbywają? Czy są one jednego dnia w całych Stanach, czy są właśnie jakoś rozwleczone? Kiedy one się odbywają? No, odbywają się, można powiedzieć, od sasa do lasa. No bo to zależy, kiedy sobie partie stanowe, mhm albo też legislatury stanowe mm -hmm. zdecydują. Generalnie kiedy kiedy wybory zostały w latach 70 wprowadzone jako taki obowiązujący system, no to to okno wyborcze powiedzmy no trwało trzy 3 miesiące. Tak od, początku, od początku marca do początku do początku czerwca, później zdarzały się takie sytuacje, jak w latach 2008 czy 2012, że dasz pół roku trwało. Zaczynało się na początku stycznia, kończyło się, kończyło się w czerwcu. Obecnie jak patrzymy na ten kalendarz dzisiaj, to, to też te prawybory będą trwać dosyć długo, bo zaczną się w lutym, a, a zaczną, a skończą, się, a skończą się w czerwcu. No co jak jak można, jak można tutaj wywnioskować, oznacza, że nie odbywają się w jednym stanie. W tym samym dniu, no bo wtedy miałby charakter wyborów narodowych, generalnie. Mhm. A tego zarówno partie stanowe, jak i partie centralne, jak i też władze stanowe bardzo by, bardzo by nie chciały, no bo każdy stan amerykański no lubi tutaj podkreślić swoją, swoją odrębność, prawda? I te prawybory też bardzo często. Są osadzone zarówno w lokalnej tradycji. No że właśnie one się wtedy odbywają i wszyscy wiedzą, że, że jeśli mówimy o Pensylwanii, no to jest, nie wiem, czwarty, czwartek kwietnia, na przykład czwarty, wtorek kwietnia, przepraszam. Mhm. Prawda? I tego typu, i tego typu mamy, mamy tutaj mamy tutaj zależności. A kolejna, no też równie istotna jest, jest taka, że, że razem z prawyborami prezydenckimi odbywają się od razu prawybory na wszystkie inne urzędy. No, co jest związane oczywiście z tym, że jeśli na przestrzeni stanu takie głosowanie raz się zorganizuje, prawda, w tym kwietniu powiedzmy, no to jest to o wiele taniej zorganizować raz głosowanie na przestrzeni na przestrzeni stanu, niż gdyby się to miało odbywać dwa, trzy, cztery, cztery razy, no bo, no bo jednak trzeba te lokale wyborcze przygotować, prawda, całą machinę wprawić, wprawić w ruch, więc no wynika to, wynika to z, z powodów pragmatycznych po prostu. Jeśli chodzi o to, kto może głosować, no to generalnie każdy, kto się zarejestruje. Mhm. W Stanach Zjednoczonych w bardzo niewielkiej ilości Stanów jest. Indeks, czy też lista czy też lista, lista wyborców, wobec czego przed każdym głosowaniem wyborcy muszą się, muszą się zarejestrować. I w większości stanów, musząc się zarejestrować, podają też swoją identyfikację partyjną. Czyli podają, czy są zarejestrowani jako demokraci, jako republikanie, czy jako wyborcy, wyborcy niezależni. No i później, przychodząc już, przychodząc już do, do lokalu wyborczego, no to jeśli są zarejestrowani jako demokraci, prawda, no to... Głosują tylko w prawyborach partii demokratycznej. A jeśli mhm. republikanie, to, 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 to w republikańskiej. Są stany, które, które dopuszczają, że wyborcy niezależni mogą sobie wybrać, w której partii, w której partii głosują, aczkolwiek no, też, też ta identyfikacja nie jest, nie jest jakimś problemem w kontekście tego, żeby wyborcy zagłosowali w prawyborach innej partii. Prawda, no bo czasami czasami się zdarza tak, że w jednej partii jest kandydatem urzędujący prezydent. No to wiadomo, że, że te prawy, no to po pierwsze, mają mniejsze zainteresowanie, po drugie, mają mniejszą frekwencję. No i może w części wyborców istnieć też taka, taka pokusa. Y, 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 że może w jakiś sposób wpłyniemy na wybór tego kandydata w, drugiej, w mhm. drugiej partii, żeby nasz kandydat później w wyborach powszechnych miał mniejsze szanse miał większe szanse, prawda? Wybierzemy mhm. tam im słabszego kandydata. To są co prawda przypadki marginalne, tak zwanych crossover votings, ale one, 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 mają, one mają miejsce i generalnie nie jest to jakiś wielki problem, bo tak jak wspomniałem, wystarczy przed tymi prewyborami. Się zarejestrować jako właśnie wyborca z taką identyfikacją, żeby, żeby wziąć w nich udział i, i, nie, ma tutaj, i nie ma tutaj generalnie, generalnie żadnego, żadnego problemu. Czyli reasumując, może w tych prawyborach zagłosować każdy, kto się zarejestruje. Taka, taka jest generalna tendencja. A czy te wyniki wyborów. Prawyborów są wiążące potem dla partii, i ta osoba musi kandydować na stanowisko prezydenta. Czy mogą jeszcze nastąpić jakieś zmiany? Znaczy, zawsze, zawsze osoba może się wycofać, prawda? Stwierdzić w pewnym momencie, że wygrała, ale no, no ja jednak dziękuję bardzo ale nie będę, nie, będę tym, nie będę, tym, prezydentem. No, są to marginalne marginalne przypadki. Wtedy oczywiście jest procedura, żeby, żeby takiego, żeby takiego kandydata, kandydata zastąpić. Prawda, ale no, też, też w tym celu się odbywa ta konwencja wyborcza, prawda? No bo proszę zwrócić uwagę, że jeśli mamy prawy wybory, które jak już ustaliliśmy, się odbywają na przestrzeni kilku miesięcy. I kandydat zbiera tam poszczególnych delegatów. I oni są wyłaniani no właśnie najpóźniej do połowy czerwca. A konwencja zazwyczaj się odbywa w lipcu albo w sierpniu. No to jeśli w międzyczasie coś się tutaj wydarzy takiego, na przykład ten wspomniany kandydat zrezygnuje, no to konwencja jest od tego, żeby delegaci między sobą zdecydowali, kogo ewentualnie, kogo ewentualnie poprzeć. Bo ile pra wyniki praw rzeczywiście są wiążące. Dla, dla, dla delegatów no to są procedury mhm. właśnie w takich sytuacjach ekstraordynaryjnych, prawda? No nie mówiąc o tym, że, że gdyby doszło, że gdyby doszło jeszcze do takiej sytuacji, że już jest po konwencji, kiedy ten kandydat na, na prezydenta, ale też na wiceprezydenta jest już wyłoniony jest oficjalnym kandydatem, ale jeszcze wtedy zrezygnuje no to wtedy też jeszcze każda partia sobie zastrzega prawo że może się zebrać właśnie ten stu osobowy ponad stu osobowy organ czyli właśnie cały cały komitet wykonawczy no i zdecydować, jakiego kandydata, jakiego kandydata tutaj, tutaj desygnować, prawda? Także no na, każdą, na każdą ewentualność obydwie dominujące partie polityczne amerykańskie są tutaj przygotowane. Zanim przejdziemy do praktyki, czyli też tych prawyborów, które będą się odbywać na początku 2024 roku, chciałam zapytać jeszcze o regulacje finansowe. Na, powiedział Pan na początku rozmowy o tym, że to jest jedyna rzecz, która jest odgórnie regulowana. Jak wyglądają te regulacje finansowe? Czy one w jakiś sposób ograniczają demokrację, czy wręcz przeciwnie, wspomagają ją i Dają równiejsze szanse kandydatom. Znaczy, no myślę, że jednocześnie ją ograniczają i, i ją wspomagają. E, e, no w tym sensie, że, m, że no z jednej strony no każdy limit taki, e, e, prawda, że Amerykanie chcący poprzeć jakiegoś kandydata, mhm. e, nie może przekazać na jego rzecz takiej kwoty, jakiej by sobie, jakiej by sobie, jakiej by sobie życzył, no jest ograniczeniem. Ale z drugiej strony, gdyby tych ograniczeń nie było, no to wtedy no, najbogatsi Amerykanie wybieraliby jakiegoś swojego reprezentanta. Prawda? Można przypuszczać, że, że po obydwu stronach partyjnego, partyjnego sporu, no i wtedy byłby, i wtedy byłby, i wtedy byłby problem. Prawda? Oczywiście istnieją takie mechanizmy, gdzie, gdzie można też przekazać na rzecz, na rzecz danej kandydatury no, wiele milionów, wiele milionów dolarów, ale nawet tam mamy, mamy jednak pewne, mamy jednak pewne, pewne, pewne ograniczenia. Także te regulacje, regulacje finansowe, finansowe istnieją w przypadku takich kandydatów, którzy, którzy, którzy zbierają środki od, od innych obywateli amerykańskich po to, żeby móc sfinansować swoją kampanię wyborczą. Natomiast oczywiście no, może się też zdarzyć tak, że się pojawi w kampanii wyborczej jakiś Bilioner jako, jako kandydat. prawda no Mieliśmy Michaela Bloomberga, yy, chociażby w roku, w roku 2000, yy, który wydał na swoją kandydaturę ponad miliard dolar dolarów. Mniej więcej tyle, ile, ile, ile Joe Biden wydał w prawyborach i w wyborach powszechnych. No ale nie zakończyło się to, nie zakończyło się to nominacją Michaela, Michaela Bloomberga. Prawda? Także, także no tutaj się okazuje, że, że pieniądze na prowadzenie kampanii wyborczej oczywiście mają znaczenie. Ale nie, są, ale nie są decydujące, przynajmniej przynajmniej w przypadku praw wyborów prezydenckich. No też myślę, że to, że pieniądze nie są decydujące w przypadku różnych wyborów to znamy nie tylko z amerykańskiej sceny politycznej. Na pewno potrafią wiele ułatwić, ale nie są takim gwarantem, że ktoś czy partia, która wyda najwięcej pieniędzy na 100% będzie wygraną w wyborach. To prawda. Za nami omówienie tego, jak wyglądają prawybory w Stanach Zjednoczonych, tak trochę bardziej teoretycznie, kto może kandydować, jak mogą osoby mieszkające w Stanach głosować, czy te wybory są otwarte, czy zamknięte i jaki mają wpływ na już wybory prezydenckie, które przecież odbędą się. Za rok, na jesień w 2024 roku. Za tę rozmowę bardzo dziękuję doktorowi Turkowi i zapraszam już teraz na jej kolejną część, kiedy pochylimy się nad nieco bardziej praktyczną stroną. Zapytam się o to, czy Biden i Trump to kolejne starcie, które nas czeka, i jaki wpływ mają te wybory, prawybory na to, co się później dzieje i czy możemy czerpać z tego jakieś wnioski dla Polski. Także koniecznie zasubskrybujcie kanał lub bezpośrednio zostańcie tutaj z nami po jeszcze więcej informacji, nie tylko o prawyborach w Ameryce, ale po prostu o demokracji bezpośredniej. Dziękuję bardzo. Z tej strony mówiła do Was Agata Kempa. Cześć.